Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Szczególny dzień dla Ciebie, no bo ostatni bieg, tak, i ostatnie skoki. Ostatnie skoki, ostatni bieg, tak. Ładny dzień, udało się nam w miarę. Mimo wiatru było przyjemnie, każdy się uśmiechał, także pozytywne chwile jak najbardziej dla nas. To chyba czas na podsumowanie kariery już w tej chwili zawodniczej. Jak byś ocenił, co wspominasz, dobrze, co źle? No dużo tych wspomnień przez praktycznie, ponad 10 lat takiej mojej kariery na poziomie światowym, także dużo tego podsumowania. Fajne starty mimo wszystko na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, podczas uniwersjat, także mam co wspominać. Dużo startów w Pucharze Świata i dwa podia się udało w letnim Grand Prix, także jest fajne chwile. Czy ta decyzja jest właśnie podyktowana trochę tym, że skupiasz się teraz na trenerstwie, czy to tak rozważałeś już wcześniej, niezależnie od tego? Wiesz co, dużo takich wymagań odnośnie trenowania spowodowało to, że moja decyzja tak wygląda. Jednak wchodzimy w taki okres, w którym zdrowie i taka energia musi być na wysokim poziomie, jakby się chciało kontynuować karierę, a no tu jednak nie dałem rady jednak. Czyli teraz pełna koncentracja na zawodzie trenera, tak? Tak, teraz cała moja energia skupia się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu zimowego, bo już jest, co prawda, dopiero zaczynamy w Wiśle, także chwilka. A co z kombinacją? Rozumiem, że nie zamierzasz na razie jakoś w nią się angażować w jakiś sposób. No póki co jest dużo wyzwań tutaj na drodze trenerskiej, także na ten moment w tym kierunku się nie będę rozwijał. Jeden moment taki z kariery, który najbardziej pamiętasz w tej chwili, jakbyś tak miał powiedzieć, jedno wydarzenie. Jedno wydarzenie? Co mi się udało, czy odnośnie chwili? Jakie wspomnienie bardziej, takie emocjonalne. Bardzo emocjonalne wspomnienie to myślę, że było doprowadzenie drużyny na igrzyska w Pjongczangu i start tam jako drużyna z moimi przyjaciółmi. I zdobycie takich chwil, które zapadną w pamięć na całe życie, myślę. Wierzysz, że kombinacja jeszcze się odrodzi w Polsce i troszkę w Europie, bo na razie ten sport troszeczkę się tak, no schodzi na dalszy plan, trzeba to tak powiedzieć. Tak, no ale to żyjemy w takich czasach, że mamy mnóstwo wyborów, mnóstwo możliwości, także no, trzeba walczyć po prostu o atencję całej społeczności, a to jest jednak, same skoki są dość niszowym sportem, a kombinacja przy tym jeszcze bardziej, bo wymaga dużego wysiłku. Aczkolwiek można się świetnie bawić mimo wszystko i myślę, że z biegiem czasu ludzie dojrzeją do tego, żeby się cieszyć po prostu sportem i w szerszym spektrum brać aktywność fizyczną. Ostatnie pytanie, czy ten medal na koniec tej twojej bogatej kariery to miły akcent, bardzo go, że tak powiem, liczyłeś na to pewnie? Na pewno liczyłem, aczkolwiek Andrzej tutaj dobre tempo narzucił, ja po trzecim kole już byłem tak wyautowany, że po prostu no, trzeba było po prostu dotrwać do końca, ale mimo wszystko fajny bieg. Dziękuję, gratuluję i wszystkiego dobrego na drodze, w nowej karierze po prostu. Na nowej drodze życia. Na nowej drodze życia. No, dziękuję bardzo.